że mogę słuchać rozsądnych propozycji ludzi rozumiejących, co się w tej chwili dzieje na rynku polskim, europejskim i globalnym. Działam, bo to konsument decyduje de facto o tym, co będzie chciał kupić. Ale czasami żyjemy w sferze przyzwyczajeń, takich choćby jak to, że producent będzie decydował o tym, co, do czego konsument będzie zachęcony. Przekonanie o współpracy w sektorze bardzo ważnym dla polskiego rolnictwa, sektorze owoców i warzyw, zaczyna być traktowane jako szansa. Rozmawiamy szerzej o tym, w jaki sposób zwiększyć konsumpcję owoców i warzyw w Polsce. Wiele osób jest przyzwyczajone do tego, że nieważne, co się wyprodukuje, i tak rynek chłonny to wszystko zagospodaruje i ludzie kupią. Ja bardzo przestrzegam przed przekonaniem takim prostym, że strzelając palcami, wydając pieniądze na promocję, będziemy w stanie istotnie zwiększyć jakieś zużycie poszczególnych grup żywności. Raczej tych ważnych dla nas, bo każda grupa produktów rolniczych jest dla mnie, dla polskiego rolnictwa ważna. Raczej musimy starać się jeszcze bardziej intensywnie szukać nowych rynków. Może dlatego, że się zaczynamy rozpychać na nowych rynkach, jesteśmy też bardzo brutalnie atakowani przez konkurencję, bo ktoś, kto już na jakimś rynku jest, nie bardzo sobie życzy kogoś, kto jest może od niego bardziej konkurencyjny i jakością, i ceną, którego z tego rynku w jakiś sposób próbuje. Wobec partnerów chińskich to wszyscy z całego świata właściwie proszą, klęczą w Pekinie i próbują coś tam sprzedać. Natomiast tutaj wracając do szeroko rozumianych owoców, a w szczególności owoców jagodowych. Jeżeli miałbym stawiać, to tu jest miejsce na rzeczywiste zwiększenie konsumpcji poprzez budowanie świadomości i dobry marketing. Zmieniają się nawyki żywieniowe. Te historyczne również były oparte, czy wynikały z tego raczej, że nie było w Polsce dostępności przez cały rok, albo przynajmniej przez znaczną część roku, dostępności do dobrej jakości owoców. Teraz to się zmienia. Jedno, że możemy zapewnić dostęp owoców i świeżych przez długi okres czasu, i owoców przechowywanych w dobry, niepogarszających jakości tych owoców warunkach na długą część roku. To nie będzie ograniczenia środków na promocję. Zarówno w środkach, którymi dysponują fundusze, bo one się jakby niezależnie zasilają, i jestem jak najdalszy od tego, żeby Ministerstwo Rolnictwa cokolwiek, przepraszam za wyrażenie, grzebało przy funduszach. To są środki, którymi mają wspólnie dysponować producenci i przetwórcy. Z przewagą producentów. To środki, które są do dyspozycji, zaplanowane środki do dyspozycji na promocję zarówno w Ministerstwie Rolnictwa, jak i w KOWR-ze, będą utrzymane. Minister nie eksportuje, minister może pomóc w dotarciu do tamtych rynków, załatwić wszystkie pozwolenia weterynaryjne, fitosanitarne, budować dobre wrażenie, dobre relacje polityczne z różnymi krajami, żeby zgodziły się otwierać swoje rynki, ale przecież eksportują przedsiębiorcy. Dla każdego kraju właściwie rynkiem zasadniczym i podstawowym powinien być rynek własny. My dużo błędów popełniliśmy. Też muszę powiedzieć, że bezrefleksyjne wpuszczenie i dopuszczenie do opanowania rynku przez sieci supermarketów jest dla Polski szkodliwe. Potężne podmioty międzynarodowe zajmujące się handlem de facto decydują o znacznej części handlu i bardzo trudno się z nimi rozmawia. UOKiK to bardzo mocno analizuje. Czy gdzieś są przejawy takie, że można ustawowo, prawnie zmusić sieci handlowe, bo o nich tu mówimy wprost, do tego, żeby określona ilość produktów na półkach była z kraju czy z regionu? Nigdzie takich możliwości nie ma.
Ale drugie, na co chcemy i mocno kładziemy nacisk, to jest patriotyzm konsumencki. Czyli przekonanie konsumentów w Polsce, że warto na podstawie racjonalnej decyzji, racjonalnych przesłanek, warto kupować polskie produkty, ponieważ one są jakościowo nie tylko, że nie gorsze, one są lepsze. To jest ten, może to określenie niedookreślone superowoc, to jest, może to jest dobre. A drugie, no to już jest odniesienie wprost do patriotyzmu. Chcesz pomóc własnej ojczyźnie, to kupuj produkty, które sprawiają, że tu są podatki, tu są miejsca pracy, to są środki, które może trafią do twojej siostry czy brata pracującego na wsi, prowadzącego gospodarstwa. To są te skojarzenia, które powinien każdy, idąc do sklepu, brać pod uwagę. Posiłek w starożytnym Rzymie jest określenie łacińskie ab ovo, ad mala. Od jabłka, od jajka do jabłka. Zaczynano od rzeczy konkretnych, wysokobiałkowych, tłustych, mięsnych, kończono jabłkiem. To była, każda uczta w starożytnym Rzymie kończyła się jabłkiem. To oni to rozumieli, że owoc na koniec jest czymś naprawdę wartościowym. Gdzieś to zginęło. A to, że tu się udało, co dla mnie wręcz na cud wielkanocny zakrawa, zebrać przy jednym stole tych, którzy chcą z sobą współpracować w stworzeniu szerszej oferty przez dłuższą część roku, a nie tylko się, przepraszam, kłócić, użerać i sobie przeszkadzać, to naprawdę to jest coś, co pozwoli mi po świętach aż trochę nerwy skołatane sytuacją w rolnictwie uspokoić. Tak, to jest najlepsze wyjście wobec konsumenta. Wzajemnie się wspieramy. Wiemy, że ta taśma, mówię o owocach głównie pochodzących z pola, no niekoniecznie tam spod osłon, bo osłony nam pozwalają również trochę sterować tym wszystkim. Mówię o tych podstawowych, zasadniczych ilościach owoców, zaczynających się zapewne od truskawek po kolei. Więc jeżeli umiecie się wznieść ponad te swoje partykularne interesy i się dogadać, jak razem promować, no to już jest moim zdaniem nie tylko początek, ale to już jest kawał sukcesu socjologicznego, jakiego, ja powiem szczerze, po polskich rolnikach, ja rolnik, już właściwie przestałem się spodziewać. Do tej pory raczej rywalizacja, konflikt, wojna i przekonanie na koniec, niech minister zrobi, żeby było dobrze. Niech minister kupi. To konsument ma kupić, a nie minister. Dlatego kończąc już, proszę Państwa, chcę bardzo serdecznie za to podziękować. To proszę mi wierzyć, może jeszcze jutro się zaczyna Tryduum Paschalne, więc może mi dajcie 3 dni spokoju, ale po świętach naprawdę i Departament, dziękuję za dobrą ocenę Departamentu Promocji Jakości, będzie również do Waszej dyspozycji, żeby wesprzeć ten program, tak jak uzgodnimy. Dobrze, że fundusz tutaj to wspiera, ale również ja nie będę tutaj jakoś szczególnie oszczędny, mówiąc delikatnie, we wsparciu również ze środków, innych środków publicznych. I już na sam koniec chcę wprost do Witka, z którym znamy się wiele, wiele lat, ale również do Państwa. Też powiedzieć kilka słów odnośnie grup owocowo-warzywnych, bo również gospodarzem jest Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw. Bardzo ważne, żebyśmy przywrócili, a może utrzymali, dobre imię i dobry wizerunek grup owocowo-warzywnych. To, że przy inwestycjach w grupach owocowo-warzywnych niektórzy rzeczywiście dokonali nadużyć, które wstydem odbiły się w Europie, nie może rzutować na wszystkie grupy owocowo-warzywne. Ci, którzy połakomili się i chcieli w sposób niezgodny z prawem, a nie również niezgodny z etyką, przejąć ogromne środki unijne,
robiąc to w sposób niezgodny z prawem, będąc, mówiąc wprost, złodziejami, kary jakieś poniosą. Nie ja będę oceniał. To są postępowania służb, które się tym zajmują, aparatu ścigania, ale te kilka procent, bo to nawet nie 10%, to jest mniej tych podmiotów, które się połakomiły, ta zła opinia nie może rzutować na wszystkich pozostałych. Dlatego, jeżeli będę mógł w czymkolwiek pomóc, w odzyskaniu wizerunku grupy, w pokazaniu, jak ważną rolę pełnią i będą pełniły dla polskiego sektora owoców i warzyw, proszę z tego korzystać. A tutaj to jest coś genialnego. To, co wymyśliliście, to jest coś genialnego i proszę mi wierzyć, to daje wielkie nadzieje i powinno być wręcz wzorem do naśladowania na rolników w innych grupach, sektorach polskiej żywności. Dziękuję.